Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Momona, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina, także zapraszam do wspólnej zabawy, no i jedziemy. Co tu się wyprawiało, to nie powiem, dopiero zobaczycie w poprzednim odcinku. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zalecam i zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, by nie przegapić kolejnych. Także jedziemy. Słyszałeś o tych koronałach? O, do Hendrika. Jakże szybka jest ta płotka. Dobra, bo patrzę teraz tu. Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i ta mgła. I co teraz? Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim, ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, nawet za nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. No cóż... Co zrobisz? Po prostu świetnie. Torturowali go.
Może coś przeoczyli. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza, zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Ciekawe. Co tam jest? Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Kurde. A już tak dobrze było. Teraz jedziemy tak, jak wskazują mi te kropki. Jedź, Putka! Dobra, zostań tu.
Chodźcie szybko! Nie ma rąk. Rozprójcie cię jak pieczka! Ławo! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? No i dobra, czyli załatwiliśmy. Odejdź! Proszę iść stąd! Nie! Stać! Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Ja na chwilkę tylko sprawdzę, ile mam minut nagrania. O, ładnie. Jeszcze trochę. Jedyna osoba, która przede mną nie uciekła, to zgrzybiały staruszek. Witaj. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolicę. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Niech będzie. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. Gdzie jest ta płoteczka?
szukamy teraz kapliczki. Teraz wolno. Kapliczka. Wejście musi być gdzieś blisko. Oj, wybacz, chłopka. Szukamy wejścia. Może tak będzie lepiej. Eustachy, lat 6. Eustachy, lat 6. Już widzę, gdzie. Jest wejście. Chyba będę musiał zablokować. No i robimy cel. Widzę. Coś.
Światło. Muszę być blisko. No i wchodzimy. No i na tym chyba zakończymy naszą misyjkę z szukaniem balona. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. Nie jestem najemnikiem. Wiem, kim jesteś. A skoro przychodzisz tutaj po tej rzezi, musisz mieć naprawdę ważny powód. Mam. No jak tak, to zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Przejdźmy może do konkretów. Nie przyszedłem tu rozmawiać o krajobrazach. Błąd. Widać, że jesteś tu od niedawna. A tymczasem tutejsze bagna i torfowiska to bardzo ciekawe miejsca. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Także teraz możemy zapisać gierkę. No i chyba skończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na następny już niedługo. Cześć.